Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot Tarocistka Fortuna kłania się dzisiaj karty dnia na dzień 24 lipca Karty Tarota oraz karty Kipera Dopowiadające, wyjaśniające kartę dnia Ja oczywiście bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich I zapraszam moi drodzy do wysłuchania Karta Wisielca Czas, moi drodzy, na przemyślenia, yy, przeczekanie pewnych spraw. Patrzymy na świat z dystansem, tak? Yy, tutaj, oczywiście, wszystko trzeba przemyśleć. Yy, możliwe, że nie będzie nam się chciało yy, pracować. Nie będzie nam się chciało nic wykonywać zbytnio czy zadań domowych, czy zadań zawodowych, czy też w domu obowiązku, obowiązków. Tutaj nas coś zatrzymuje, tak? Ogranicza. To jest właśnie wisielec, który. Nie pozwala działać. Może ze strony mentalnej mamy taką moi drodzy blokadę, zawieszenie się. Może ze strony fizycznej, zdrowotnej. Tych przyczyn może być wiele. Na pewno warto przemyśleć, warto ustalić, jeśli będzie to możliwe, jakąś strategię w naszym życiu. Takie dnie również są potrzebne, aby. Wyciszyć się, popatrzeć na, z innej perspektywy na nasze życie, zapomnieć niektóre sprawy, które może nas dotknęły, które nas bolą. Zapomnienie może też nie być takie łatwe, bo tutaj jest też rozmyślanie i też moi drodzy, tutaj potrzebujemy oczyszczenia, potrzebujemy też czasu dla siebie. Możemy oczywiście sobie zapalić białą świecę, wysprzątać w swoim tutaj otoczeniu najbliższym. Oczywiście możemy wykąpać się tutaj w soli, czy też oczyścić białą szałwią, czy innymi kadzidełkami oczyszczającymi Paulo Santo swoje otoczenie. Jest wiele metod na oczyszczanie, moi kochani, wiecie o tym, ale też nie bójcie się takiego wycofania, bo czasem warto tutaj przemyśleć. Oczywiście, też. Przy wisielcu mówimy, że mamy jakiś podczep, że ktoś się tutaj nas kurczowo trzyma. Podwieszony ktoś może być przy wisielcu, także też ktoś intensywnie o nas myśli, więc możemy mieć taki problem. Moi drodzy, oczyszczenie tego dnia jest naprawdę potrzebne. Dobrze, ja podałam parę przykładów, ale pamiętajcie o tym, żeby też uważać na nogi, bo może być ból nogi czy nóg, czy kręgosłupa. No dobrze, moi kochani, tutaj jest taka m, karta, rzadko wychodzi oczywiście ten wisielec. Zobaczymy, co, radzi nam kart, co radzą karty Kipera, co nam tutaj ta karta doradzi. Jest oczywiście sąd pokazany, albo jakiś urząd, yy, możemy otrzymać jakieś pismo z urzędu, jakąś wiadomość i to nam też albo może pomóc, albo właśnie nas tutaj zawiesić, przeszkodzić nam. Próbujmy znaleźć jakiś kompromis yy, na te informacje, które do nas tutaj przychodzą tego dnia. Jeśli ktoś fizycznie nie otrzyma wiadomości, no to tutaj też może być osądzanie innych, samych siebie w tym dniu, moi drodzy. Także takie działania, takie energie wyszły. Ja myślę, że należy odpocząć. Tutaj dla wielu osób odpoczynek jest wskazany, jeśli tylko to jest możliwe. To wziąć sobie wolny dzień, albo też zorganizować sobie krótszy czas pracy, czy też, jeśli jest to możliwe, to robić sobie jakieś przerwy w pracy. No dobrze, kochani, wiem, że każdy ma inną sytuację. Niemożliwe jest czasami wziąć jednego dnia wolnego, bo jest trudno, sezon urlopowy, każdy by chciał, no ale pamiętajcie o sobie, o swoim zdrowiu mentalnym i o swoim zdrowiu też fizycznym. Do usłyszenia kochani, trzymajcie się ciepło.